Nie można ich przegapić, dlatego przypominamy raz jeszcze. Dni Mławy, drodzy widzowie, już w ten weekend, start w piątek 9 lipca. Festiwal food trucków, czyli samochody z dobrym jedzeniem, będą stacjonowały w Parku Miejskim przez 3 dni. Natomiast w sobotę. Wszystko zacznie się jarmarkiem wojciechowym od godziny 9. Na ulicach Bolesława Chrobrego i 3 maja stanie ponad 60 kramów z wyrobami rzemieślniczymi, zdrową żywnością, a także ze starociami, na które zawsze są amatorzy. Od godziny 10 pokaz wozów strażackich, zabytkowych i współczesnych. To z okazji 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, a także zabytkowe motocykle i samochody tuningowane. Natomiast w niedzielę. A co jeszcze? Dzień później, 11 lipca, dokładnie w tym miejscu, wystawa Byli, przybyli, są, przygotowana przez grupę Mława Miasto Zabytkowo. Poza tym wraz z tą grupą będzie reklamowała wystawę taka frakcja modowa pań, które przebierają się w stroje z epoki, frakcja modowa Kamel. Tego samego dnia, 11 lipca, będziemy mogli także usłyszeć i zobaczyć zespół Babsztyl ze Zbyszkiem Hoffmanem, mieszkańcem Mławy. Kto nie ma planów na weekend, niech zajedzie do Mławy. Tu świętuje się nie tylko podczas koncertów. Atrakcji dla mieszkańców i turystów ma być pod dostatkiem.